76. Tour de Pologne UCI World Tour. Etap pierwszy, 3 sierpnia, Kraków, 132 km. Kraków to miasto o tysiącletniej tradycji. Dawna siedziba polskich królów i stolica kraju. A dziś ważna europejska metropolia. Krótki i dynamiczny etap z 3 górskimi premiami Tauron 4. kategorii. W Lanskoronie, Witanowicach i Kaszowie. Na trasie znajdują się także 3 lotne premie Lotto w Myślenicach, Czernichowie i Krakowie. Etap drugi, 4 sierpnia, Tarnowskie Góry, Katowice, 153 km. Tarnowskie Góry to miasto pełne uroku, które ma aż 3 wielkie skarby. Pasjonującą historię, piękną przyrodę oraz życzliwych i gościnnych mieszkańców. Katowice to stolica prawie 5-milionowego województwa oraz pierwszej w Polsce metropolii. Ośrodek silny gospodarczo i niezwykle twórczy nie tylko w sensie kulturowym. Trudny technicznie etap z dynamicznym finiszem w świątyni sprintu. Na trasie znajdują się 3 lotne premie Lotto w Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich oraz w Katowicach, która rozegrana zostanie pod hasłem stulecia PCK. Ponadto w Katowicach są górskie premie Tauron 4. kategorii. Meta tradycyjnie przy spodku. Etap trzeci, 5 sierpnia. Stadion Śląski, Chorzów-Zabrze. 150,5 km. Legendarny stadion wielofunkcyjny, świadek wspaniałych chwil polskiego sportu. Dziś nowoczesna arena położona w województwie śląskim, prawdziwym tyglu różnorodności, pomysłów i idei. Dynamiczny i zrównoważony rozwój Zabrza można porównać do pędzącego peletonu. Miasto czerpie z poprzemysłowego dziedzictwa i nadaje nowe funkcje obiektom służącym mieszkańcom, inwestorom i turystom. Kolejny etap dla sprinterów. Trasa płaska i dynamiczna. Partnerem startu trzeciego etapu jest województwo śląskie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie znajduje się specjalna premia stulecia powstań śląskich. Ponadto na trasie lotna premia Lotto i górska premia Tauron 4. kategorii. Obie w Rybniku. Etap czwarty, 6 sierpnia. Jaworzno, Śląskie Kocierz. 173 km. Jaworzno to miasto o jednej z największych powierzchni w Polsce. Prężny ośrodek przemysłowy, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom turystów, tworząc nowe autostrady dla rowerów. Etap czwarty odbędzie się pod hasłem stulecia powstań śląskich. Tu partnerem mety jest niezwykle malownicze i zielone województwo śląskie. A sama meta została zlokalizowana przy hotelu Kocierz. Na czwartym etapie peleton po raz pierwszy wjedzie w góry. Na trasie znajdują się 2 lotne premie Lotto, Wilamowice oraz Kocierz Moszczanicki pod hasłem stulecia PCK. Ponadto 2 górskie premie Tauron 1. kategorii, Kocierz oraz 2 drugiej kategorii, Wielka Puszcza. Etap 5, 7 sierpnia. Kopalnia Soli Wieliczka, Bielsko-Biała. 154 km. Od stuleci znana na całym świecie kopalnia. Bezcenny zabytek przyrody i techniki, wpisany jako jeden z 12 obiektów na świecie na pierwszą listę UNESCO. Bielsko-Biała to miasto skrojone na miarę potrzeb. Miejsce, w którym człowiek się nie dusi. Miejsce, w którym na każdym kroku spotyka się znajomych. Miejsce, w którym pachnie górami. Interwałowy etap górski z górskimi premiami Tauron w Rychwałdzie, Chucisku i na Przełęczy Przegibek. Na trasie znajdują się także 2 lotne premie Lotto w Międzybrodziu Bialskim oraz Bielsku Białej pod hasłem stulecia PCK. Etap 6, 8 sierpnia, Zakopane Kościelisko, 160 km. Zakopane, stolica polskich Tatr, w której sezon turystyczny trwa przez cały rok. Przepiękne krajobrazy, gościnni mieszkańcy i kilometry szlaków pieszych i rowerowych. Gmina Kościelisko to jeden z najwyżej położonych i najpiękniejszych obszarów w Polsce. Bezpośrednie sąsiedztwo Tatr, wyjątkowa przyroda Podhala i mnóstwo walorów turystycznych. Wymagająca trasa z górskimi premiami Tauron 1. kategorii. 5 w Pitoniówce oraz 1 na Gubałówce.
Na trasie znajdują się także dwie lotne premie Lotto w Zembie i jedna w Ratułowie. Etap 7-9 sierpnia. Bukowina Resort Bukowina Tatrzańska. 153 km. Położony w otoczeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego, kompleks wielu atrakcji, możliwości i udogodnień, zapewniający turystom spokój, wyciszenie i bogaty wachlarz rozrywek. Gmina Bukowina Tatrzańska obejmuje ziemie leżące na styku Podhala i Spisza. Ich odrębność, odmienna historia i kultura, a jednocześnie wzajemne przenikanie tworzą specyficzny klimat pogranicza. Górski królewski etap na zakończenie wyścigu. Na trasie znajduje się 5 górskich premii Tauron pierwszej kategorii. Ściana Harnaś i słynna ściana Bukowina w Gliczarowie. Ponadto 2 lotne premie Lotto w Szaflarach i 1 w Jurgowie. Na trasę 76. Tour de Pologne zaprasza Czesław Lang.